17.51, czyli dzień będzie trwał 12 godzin i 41 minut. Imieniny obchodzą Albin, Maria, Melita, Nikodem i Roland. Niech się spełniają Państwa marzenia. Polskie Radio 24. 24 tytuły. Przejrzymy prasę hiszpańską, właściwie zrobi to za nas pani Ewa Wysocka. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, dzień dobry. Rozpocznę od wczorajszego wypadku, do którego doszło, wypadku autobusu w Barcelonie. Przewoził turystów z Costa Brava na lotnisko. 23 osoby zostały ranne, wśród nich Polak. I dzisiaj dowiadujemy się więcej o szczegółach tej katastrofy. Okazuje się, że tak jak przypuszczano, jedną z nich była widoczność. Wczoraj o świcie w Barcelonie lało i to po 3 miesiącach zaczęło lać i to porządnie, a do tego, jak się okazuje, prędkość. Autobus wywrócił się na rondzie Litoral, to jest taka duża arteria miasta, tam wolno jechać 80 km na godzinę, no a jechał szybciej i mimo, że to był taki bardzo bezpieczny odcinek szosy, to jednak przewrócił się. Wciąż z tych 21 osób rannych 10 osób jest w szpitalu, 3 w poważnym stanie, ale bez ryzyka. Natomiast jeśli chodzi o polskiego turysty, który jechał tym autobusem, to on doznał lekkich obrażeń i zaraz po opatrzeniu ran wyszedł ze szpitala. Jeśli chodzi o prasę, to też jest bardzo dużo dzisiaj na temat tego przyszłości politycznej Hiszpanii. Czy jednak dojdzie do porozumienia, czy nie dojdzie do porozumienia i to bez względu na to, który dziennik otworzymy, to będzie bardzo dużo gdybania, czy powstanie, czy nie powstanie rząd. No jest to, pojawiają się jakieś szanse, że jednak po tym grudniowym impasie, potem po czerwcowym impasie, bo przecież już były 2 razy wybory, no jednak jest jakaś szansa, że do porozumienia dojdzie, a to dojdzie do tego dzięki temu, że na horyzoncie pojawił się w Hiszpanii gajowy Marucha i to taki porządny gajowy Marucha, który może trochę tę hiszpańską scenę polityczną posprzątać, a tym gajowym jest Susana Díaz. To jest lider socjalistów w Andaluzji, kobieta o bardzo silnym charakterze, o tym dzisiaj pisze dziennik El Mundo, bardzo silnej osobowości i generalnie taka duża pani, która jak walnie pięścią w stół, to wszyscy jej słuchają. I jak donosi El Mundo, Susana Díaz po czerwcowych wyborach milczała, aż zaczęła mówić, to bardzo dosadnie. Powiedziała, że dość tego, że z 85 deputowanymi, czyli tyloma, ile mają socjaliści, nie da się rządzić, więc zdaniem socjalistów jest teraz przejście do opozycji, do użytecznej opozycji i umożliwienie tworzenia rządu Marianowi Rajoyowi. Społeczeństwo okazało się bardziej odpowiedzialne niż ci, którzy je reprezentują. O tym w prasie i o tym powiedziała Susana Díaz, czyli jest szansa na to, że jednak w Hiszpanii powstanie rząd. A hiszpańskie pieniądze, co z budżetem? Czy Hiszpania przedstawi go na czas na przykład w Brukseli? No tutaj wiadomo już, że tego budżetu nie będzie na czas. O tym też dzisiaj można w Expansion przeczytać. Dokładnie za miesiąc, czyli 15 października, mija termin prezentacji przyszłorocznej ustawy o wydatkach państwa i tutaj już pełniący funkcję ministra gospodarki Luis de Guindos poinformował Brukselę, że nie ma na co liczyć. Natomiast to jest taka niedobra informacja dla Hiszpanii. Ona będzie musiała zaprezentować tak zwane przedłużenie tegorocznego budżetu. No ono jest dość wygodne, bo wtedy Bruksela nie bardzo może się czepiać, ale też Hiszpania traci dostęp do unijnych pieniędzy. Natomiast jeszcze nad Hiszpanią nadciągają czarniejsze chmury, bo również 15 października powinna przedstawić Komisji Europejskiej plan obniżenia deficytu państwa. W 2015 on wyniósł 5%, czyli o 3% więcej. No i jeśli tego nie zrobi, to tutaj mogą być konsekwencje bardzo nieprzyjemne, bo Madryt może zostać ukarany 5 miliardami euro. No wiadomo, że to Hiszpanii po prostu jest na coś takiego nie stać. Inne sprawy. Pierwszy w historii Hiszpanii głuchy, niewidomy student, który wyjechał na stypendium Erasmusa do Londynu, no i podobno bardzo dobrze sobie radzi. To jest taka informacja dla tych wszystkich, którzy narzekają, że świat jest straszny, oni są wspaniali, a nikt ich nie rozumie. To jest młody człowiek, który w liceum zaczął tracić najpierw słuch, który zresztą, kiedy tracił ten słuch, to był, no,
mało, nikt nie, nie, lekarze twierdzili, że z jego słuchem jest okej, okay, tylko że on po prostu nie potrafi się koncentrować. Potem zaczął tracić wzrok, on 90% wzroku stracił, troszeczkę widzi, ale bardzo mało. No i zerwał ze szkołą, przez 2 lata w ogóle nie chodził do szkoły, potem pomogła mu fundacja ONCE, to jest fundacja, która zrzesza i pomaga niewidomym. I okazało się, że jest to bardzo zdolny chłopak, studiuje teraz prawo i jest pierwszym w dziejach Hiszpanii studentem Erasmusa, który wyjechał do Londynu. Dobrze sobie w tym Londynie radzi. Przez niespełna rok nauczył się angielskiego, bo on mówi i mówi bardzo dobrze po angielsku. Mieszka w centrum Londynu, chodzi sobie do siłowni, chodzi na zajęcia, chwali sobie to wszystko i ci wszyscy, którzy twierdzą, że z czymś sobie nie radzą, powinni przeczytać ten artykuł. Ja powinnam go przetłumaczyć, zawiesić i nie wszyscy czytają. Na czym polega siła wytrwania i wiara we własne siły. To jest taka bardzo optymistyczna informacja, która ci, którzy narzekają, powinni teraz się bardzo mocno zawstydzić. Smutny wieczór warszawski wczoraj, smutny warszawski poranek, smutne święto Legii, bolesny powrót mistrza Polski do Champions League po 20 latach. No i Legia posłużyła za worek bokserski dla Borussii Dortmund. 6-0. Są jakieś komentarze w hiszpańskiej prasie sportowej? No są. Są. Ja przyznam, że ja z ogromnym bólem i tak chętnie bym ominęła dzisiaj te komentarze. Ja też chętnie. Ale to... Tak. Są te komentarze, one są niestety dość dosadne. Dortmund pastwi się nad Warszawą. To jest na przykład tytuł ze sportowej marki, z najważniejszej gazety sportowej. Borussia urządziła sobie w Warszawie festyn i przejechała się po Legii skandalicznym numerem goli. Niemiecki zespół od początku zawładnął meczem. Legia, mimo że była gospodarzem, zamknęła się na swojej części boiska. Dziennik sportowy AS, na przykład, to już inna gazeta, mówi o spacerze Dortmundu po Warszawie, ale na przykład katalońska prasa, no i tak Katalończycy, tutaj cały czas ta sympatia do Polski jest wielka, przypomina, że dzień wcześniej, czyli we wtorek, Celtic Glasgow, czyli zespół, który często występuje i jest taki dość 7-0, No właśnie, 7-0. Tyle, że tylko, że ten mecz odbył się na stadionie Katalończyków, a nie Szkotów. Ale też trzeba pamiętać, że na przykład Celtic Glasgow w 2012 roku pokonał Barcelonę, na swoim boisku. I to była 125. rocznica powstania Celtic. To potem było w całej trasie. Że mówi, że worek bokserski Roda Stewarta, który płakał oczywiście ze wzruszenia, że jego wspaniały zespół pokonał Barcelonę. Tak Amerykę chcieli tutaj z siebie robić. Debiut, ale że zmobilizuje a tu Polska właśnie. Droga Panie Rostek, ta Polska taka głupia jest, że wiesz. Tu lecieli, że białe koszulki. My tak jedziemy z wiesiem. Co to jest? Informacje dnia w skrócie. Na wernisażu nie było wina, bieda. To wszystko widać. Wieś o gołym okiem widział, ale on nie wiedział, co to jest. A no jak to na Legię, zobaczyć, kto będzie mecz. Mają zaprezentować swoje dotychczasowe ustalenia. Obecny ma być szef MON, Antoni Macierewicz. Wcześniej spotkają się po raz drugi z rodzinami ofiar. Przyszłość Unii Europejskiej i euroatlantycka integracja Bałkanów. Tak, szalele. I przegrali 6-0. Szczyt odbywa się w Bułgarii i bierze w nim udział prezydent Andrzej Duda. Ja dopiero teraz patrzę, z kim oni grali, bo to za mecz. Ona mówi, bo to jest nowe jakieś Radio 24. Donald Trump zyskuje w sondażach przedwyborczych. Kandydat republikanów w amerykańskich wyborach prezydenckich zbliżył się do Hillary Clinton, to są sami Żydzi. Pieprzą głupoty z jednego włosa na czworo, zmyślają. Mówią nie o tym, co trzeba, upiększają to. A prawda gdzieś umyka. Tam to lepiej. Gadają, ale ciągle o tej Ameryce. Chcą tą Amerykę. 15 września 1981 roku Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Pomiędzy turami zjazdu pracuje 13 zespołów komisji programowej. 15 września właśnie w Warszawie zbiera się zespół 12, Związek i inne ruchy społeczne. Dyskutowano również sprawę stosunku związku do nowych partii politycznych. Mówi Jacek Kuroń. Ja bym powiedział, związek tą formułę bym zachował, znaczy znalazłbym formułę taką, w której było powiedziane, że związek akceptuje wszelkie inicjatywy społeczne i polityczne, jeśli one służą tam. Powiedziałbym, że wśród członków związku sam związek jako ruch społeczny popiera tutaj kształcenie myśli politycznej, działalność programotwórczą,
I użyłbym takiej formuły, że to, co się odbywa w lokalu związku, tego to zastrzeżenie sformułowa w lokalu związku musi ciągnąć w uzgodnieniu z władzami statutowymi związku, bo tego bym pilnował publicznie na pisaniu. Ustawiamy się w tej chwili jako związek na takiej pozycji, jakbyśmy, proszę Ciebie, hamowali to wszystko, a nie popierali. Mówimy na przykład, że trudno tu na przykład nam drażnić władzę. Już my, tak jak drażnimy władzę samorządem, to nie jest bardziej nie po drażni. Ja mówię jasno, nie, jasno. Możemy jednak trochę bardziej. Ja twierdzę, że ten mój, do którego dzisiaj idziemy, jest zasadniczym bojem politycznym. To on, a nie żadne partie. Całkowicie się zgadzam. Czego ja się boję? Że oni nas wepchną na takie fale, które będą na bocznym torze, które nie będą, których nie będzie o nic schodzić, w których będziemy gnoić nie wiadomo o co. Jeremek twierdzi, że jak sobie za 2 miesiące nie poradzimy z dystrybucją żywności, zgadzam się, to i tak nie będzie związku. Zgadzam się. W Polskim Radiu 24. 24 godziny na świecie. Będziemy w Stanach Zjednoczonych. Już jesteśmy. Jan Pachlowski. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie. Stan zdrowia kandydatów na prezydenta. Temat dominujący pewnie w amerykańskiej polityce. Szczególnie stan zdrowia Hillary Clinton. Rzeczywiście, zdecydowanie ten temat jest na piedestale i jest jednym z najważniejszych, jak i nie najważniejszy. Ciekawy jestem, pewnie nikt takiego rankingu nie stworzy, jaki temat w ostatnich 3-4 dniach rzeczywiście dominował, ale jeżeli temat zdrowia kandydatów, który troszeczkę przypadkowo tak wyszedł rzeczywiście naprzód, to ciekawy jestem, jaki inny rzeczywiście był najważniejszy w tych ostatnich dniach. To wszystko jest tak naprawdę od dłuższego czasu, stan zdrowia przede wszystkim Hillary Clinton, tak jak powiedziałeś przed chwilą, ale uwypukliło się to rzeczywiście w ostatnią niedzielę, kiedy zasłabła Hillary Clinton na uroczystościach, które upamiętniały w Nowym Jorku 15. rocznicę zamachów terrorystycznych na Światowe Centrum Handlu i Pentagon. Zresztą Hillary Clinton tłumaczyła się później, że nie zemdlała, tylko miała po prostu odwodnienie i po 2-3 godzinach po interwencji lekarzy, po wizycie w apartamencie jej córki poczuła się zdecydowanie lepiej, ale przerwała wówczas ona swoją kampanię. Miała w poniedziałek i wtorek być w Kalifornii. W środę Hillary Clinton miała wystąpić przed swoimi zwolennikami w Las Vegas. Tutaj już zastąpił ją mąż, były prezydent Bill Clinton. Natomiast mamy już taką oficjalną odpowiedź ze sztabu kandydatki Hillary Clinton dotyczącą jej stanu zdrowia. Tutaj lekarka właśnie kandydatki poinformowała, że stan zdrowia poprawia się, że wyniki badań lekarskich są zdecydowanie lepsze, że tutaj nabawiła się ona łagodnej, niezaraźliwej formy zapalenia płuc i 3-4 dni spokojnie wystarczyły, aby wyzdrowieć. Zresztą opis swoich wyników lekarskich przedstawił także Donald Trump, ale przypomnę, bo przepraszam, to jest ważne, bo ta sprawa właśnie zdrowia Hillary Clinton już dawno przewija się w kampanii wyborczej i jej przeciwnicy od dawna właśnie, oni pomują taką tezę, że Hillary Clinton ma poważne problemy ze zdrowiem i on kilkakrotnie stało się takim tematem właśnie przewodnim, mówimy tu o sprawie zdrowia Hillary Clinton, w ostatnich miesiącach kampanii i Donald Trump często nie przebierał słowa i mówił o pierwszej damie, że jest niedostatecznie silna, mówimy tu o sile fizycznej, na początku, aby pełnić urząd prezydenta i także jej brakuje wytrzymałości psychicznej, ale także w tym wszystkim siły fizycznej do podjęcia na przykład skutecznej walki z państwem islamskim. Tak się wypowiadał na swoich wiecach Donald Trump. Potem on jednak, jak już Hillary Clinton rzeczywiście się pochorowała i wstrzymała swoją kampanię, to w wypowiedziach między innymi dla telewizji NBC podkreślał, że to wcale nie jest tak, że on się cieszy. Ma nadzieję, że jak najszybciej Hillary Clinton wróci do swojej kampanii i że dalej będzie przebiegał ten wyścig właśnie o wpływy osób głosujących w Stanach Zjednoczonych.
Wiadomo, że Hillary Clinton, to wczoraj pojawił się oficjalnie ten komunikat, dziś uczestniczyć będzie w Waszyngtonie w gali organizowanej przez grupę kongresmenów pochodzenia latynoskiego. Natomiast w piątek Clinton ma wygłosić przemówienie w Waszyngtonie, co potwierdził już jej sztab wyborczy. W taki sposób ma właśnie w stolicy Stanów Zjednoczonych wyglądać powrót do kampanii wyborczej demokratycznej kandydatki Hillary Clinton. Natomiast stan zdrowia częściowo opublikował Donald Trump i wiemy z niego, że ma nadwagę. Tutaj nic dziwnego, bo to widać, że rzeczywiście nawet nie lekki brzuszek ma miliarder i wiadomo również, że zażywa lek obniżający poziom cholesterolu. Wszystko jednak wskazuje na to, że ten temat zdrowia kandydatów, szczególnie Hillary Clinton, będzie powoli odchodził w zapomnienie, chociaż pewnie jeszcze się nieraz pojawi. Tutaj zdecydowanie ważniejsze rzeczy będą poruszane i wszystko wskazuje na to, że w Stanach Zjednoczonych, w niektórych miejscach od jutra, a to jest polskim czasem od dzisiaj, kampania ponownie ruszy bardzo mocno w kopyta. No tak, ale opublikowano najnowsze sondaże i ta przewaga, która była duża między Hillary Clinton i Donaldem Trumpem, no maleje w oczach. To prawda. Przypomnę Państwu, zresztą mówiliśmy o tym na antenie Polskiego Radia 24, że Hillary Clinton przede wszystkim w sierpniu tą przewagę miała zdecydowanie dużą i ona topnieje i Donald Trump rzeczywiście zmniejsza dystans. W Stanach Zjednoczonych opublikowano właśnie najnowszy ranking poparcia kandydatów zbliżających się, przypomnę, listopadowych wyborach prezydenckich, te kluczowe głosowanie 8 listopada i właśnie w tych notowaniach zdecydowanie zyskuje republikanin Donald Trump. Demokratka Hillary Clinton sukcesywnie traci przewagę właśnie wypracowaną nad Donaldem Trumpem po konwencjach wyborczych obu ugrupowań. Przypomnę, że miały one miejsce w lipcu i po tych konwencjach, szczególnie w pierwszych 10 dniach, była pierwsza dama prowadziła nawet różnicą 8 punktów procentowych, co jest już przewagą dosyć dużą. Sumując jednak poparcie wszystkich amerykańskich stanów, to wynik obu kandydatów w tej chwili oscyluje w okolicach remisu. Miliarder szczególnie zyskał w Ohio oraz na Florydzie i co ciekawe, według takiego sondażu przygotowanego przez Uniwersytet Florydy, pierwszy raz od dziesiątek lat miejscowa kubańska społeczność wyścigu urząd prezydenta w większości popiera jednak tutaj demokratycznego kandydata. Najnowsze badania pokazują także, że w tym stanie latynosi popierają Clinton w stosunku 53% do 29%. W ostatnich dniach notowania Clinton jednak spadły. Tutaj wracamy do tej przewagi, którą miała dosyć dużą i ta przewaga spadała właśnie ze względu na problemy ze zdrowiem, o tym mówiliśmy przed chwilą, oraz też taki ważny wątek tej kampanii, ponieważ Clinton nazwała zwolenników biznesmena ludźmi godnymi pożałowania. Z tego oczywiście częściowo się potem wycofywała, tłumaczyła się z tej wypowiedzi, natomiast te słowa dosyć mocno odbiły się na sondażach i na jej poparciu. Kandydaci przygotowują się do pierwszej debaty telewizyjnej. Od tej debaty też będzie bardzo dużo zależało. No, co by się stało, gdyby Hillary Clinton jednak nie wyzdrowiała i tę debatę opuściła? Ja myślę, że to taki troszeczkę scenariusz bardzo pesymistyczny i tak się nie stanie. Lekarze zrobią wszystko, żeby Hillary Clinton stanęła na nogi, no bo to nie użyję zwrotu przesądzi, ale rzeczywiście mogłoby przesądzić o tym, że przegrałaby ten ostateczny wyścig o Biały Dom. W sumie będą trzy debaty. Ta pierwsza w poniedziałek, 26 września, odbędzie się ona w stanie Nowy Jork i to jest bardzo ważne w tych debatach. One mają różny charakter, natomiast w niej mogą wziąć kandydaci udział, którzy mają powyżej 15% poparcia i w tej chwili gośćmi w tej debacie będą tylko Hillary Clinton i Donald Trump, ponieważ kandydat partii libertariańskiej ma poparcie tylko 7%, natomiast kandydat partii zielonej tylko 2%, miejscami 3%, to zależy o
najprawdopodobniej trzeba się spodziewać występu tylko Hillary Clinton i Donalda Trumpa. Pierwsza ta debata, o której mówimy, najbliższa 26 września, natomiast odbędą się jeszcze trzy ważne debaty we wtorek, 4 października. To będzie debata kandydatów na wiceprezydenta, czyli Mike'a Pence'a i Kaina z ramienia demokratów. Natomiast kolejne debaty, które tu rzeczywiście mówią komentatorzy amerykańskiej sceny politycznej, że najprawdopodobniej decydują, kto wypracuje sobie taką sondażową przewagę przed tym ostatecznym głosowaniem, to te dwie kolejne debaty odbędą się najpierw w niedzielę, 9 października, a już ta ostatnia w środę 19 października. Będzie się rzeczywiście działo. Ta kampania będzie na ostrzu noża, wydaje mi się, rzeczywiście na noże prowadzona, będzie bardzo ostra i wszystko się w niej może wydarzyć. W tej chwili te poparcie kandydatów oscyluje w granicach remisu, to jest ważne, ale trzeba powiedzieć, że właśnie przewagę, którą miała Hillary Clinton, ona traci wobec Donalda Trumpa i to właśnie w takiej mocnej ofensywie jest w tej chwili kandydat republikanów. Bardzo dziękujemy za najnowsze informacje ze Stanów Zjednoczonych. Jan Pachlowski. Polskie Radio 24 proponuje. Zapraszamy na debatę poranka Polska między Unią a Rosją. Gośćmi będzie Marek Grela, były wiceminister spraw zagranicznych, i Jarosław Guzy, komentator międzynarodowy. Zaprasza, jak zwykle, na tę porę Robert Walenciak. Autopromocja. Polskie Radio 24. Sprzedawca niesłusznie odrzucił Twoją reklamację. Nie masz czasu, ochoty ani pieniędzy na długotrwałe dochodzenie swoich roszczeń? Dzisiaj od godziny 9.15 do 10.15 pod numerem telefonu 22 645 2700 na pytania w sprawie działania sądów polubownych będzie czekał nasz ekspert Pogotowie Konsumenckie, czyli pierwsza pomoc w nagłych przypadkach. Słuchaj nas także dziś po godzinie 21.30. Jest 7:30. Informacje dnia w skrócie. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Członkowie podkomisji badającej przyczyny katastrofy smoleńskiej spotkają się w południe z dziennikarzami. Mają zaprezentować swoje dotychczasowe ustalenia. Obecny ma być szef MON Antoni Macierewicz. Wcześniej spotkają się po raz drugi z rodzinami ofiar. Zgodnie z zapowiedzią mają je poinformować o nowych, istotnych dla sprawy dokumentach. Tak zapowiadali wczoraj bliscy tych, którzy zginęli w Smoleńsku. Po pierwszej rozmowie z członkami komisji, która trwała 4 godziny. Przyszłość Unii Europejskiej i euroatlantycka integracja Bałkanów to główne tematy spotkania prezydentów grupy Arajolos. W spotkaniu biorą udział prezydenci takich państw jak Polska, Włochy, Niemcy, Łotwa, Portugalia czy Słowenia. Dyskusja odbywa się za zamkniętymi drzwiami, a przez to, jak mówił dziennikarzom minister w kancelarii prezydenta Krzysztof Szczerski, jest otwarta i szczera. Co ważne, odbywa się w przeddzień unijnego szczytu w Bratysławie, gdzie spotkają się przywódcy 27 państw bez Wielkiej Brytanii. Mamy tutaj do czynienia z pewną dyskusją, która, można powiedzieć, jest przedsionkiem dyskusji, która będzie w Bratysławie niedługo się toczyła, dlatego że tutaj mamy w jakimś stopniu przykład tego, jak dzisiaj o Europie dyskutować można, a też jak trzeba. W pierwszym dniu szczytu Andrzej Duda mówił w swoim wystąpieniu, jak relacjonował Krzysztof Szczerski, że Europa powinna być gwarancją bezpieczeństwa i wolności. Podkreślał, że dla Polaków największą wartością w całym pomyśle integracji europejskiej była wolność. Było to, że Europa kojarzyła się ze znoszeniem barier. Minister Szczerski powiedział, że mamy do czynienia z sytuacją, w której przywódcy muszą znaleźć odpowiedź na kryzys Unii Europejskiej. Już nie możemy powiedzieć, że problem jakoś sam się rozwiąże, mówił. Podkreślał, że wspólnym mianownikiem debaty w Płowdziwie jest przekonanie, że reforma Unii jest konieczna. Na koniec drugiego dnia szczytu zaplanowano wspólną konferencję prezydentów. Sofii, Sylwia Białek, Polskie Radio. Europosłowie przyjęli wczoraj rezolucję, w której napisali, że paraliż Trybunału Konstytucyjnego jest zagrożeniem dla demokracji w Polsce. Za dokumentem głosowało 510 deputowanych, przeciwko było 160. Rezolucja dotyczy przede wszystkim sporu konstytucyjnego, ale europosłowie napisali też o innych zastrzeżeniach. Rezolucja nie ma mocy wiążącej, jest bardziej presją symboliczną i polityczną na rząd.
Rezolucję o Polsce wspólnie przygotowali przedstawiciele chadeków, socjalistów, liberałów, komunistów i zielonych. Te same frakcje przygotowały także pierwszą rezolucję dotyczącą Polski, która została przyjęta na kwietniowej sesji plenarnej. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Za 27 minut będzie godzina 8. Polskie Radio 24. Sport. Filip Jastrzębski. Piłkarze Legii Warszawa przegrali u siebie z Borussią Dortmund 0-6 w swoim pierwszym meczu grupy F piłkarskiej Ligi Mistrzów. Gole dla niemieckiej drużyny strzelili Mario Götze, Sokratis Papastatopoulos, Mark Bartra, Rafael Guerreiro, Gonzalo Castro i Pierre-Emerick Aubameyang. To była brutalna porażka, ale trzeba wziąć się w garść, mówi bramkarz Legii Arkadiusz Malasz. Z każdej porażki można wyciągnąć jakieś wnioski i starać się nie popełniać tych wniosków. Ja tak mam. I się nie poddawać. Co mamy teraz? Usiąść i płakać i się zastanawiać. Musimy poprawić przede wszystkim naszą grę. Przede wszystkim nie tracić takich bramek ze stałych fragmentów gry. Przeciwnikowi można się postawić. No, my dzisiaj się nie postawiliśmy. Dostaliśmy 6 bramek i tyle. Więc głowy do góry. W drugim spotkaniu tej grupy Real Madryt pokonał Sporting Lizbona 2-1. W grupie E Bayer Leverkusen zremisował z CSKA Moskwa 2-2, a AS Monaco z Kamilem Glikiem pokonało Tottenham 2-1. W grupie G Leicester City wygrało z Club Brugge 3-0, a Porto zremisowało z Kopenhagą 1-1. W grupie H bezbramkowy remis spadł w meczu Juventusu z Sevillą, a Olympique Lyon z Maciejem Rybusem pokonał Dinamo Zagrzeb 3-0. W przełożonym na wczoraj meczu Manchesteru City z Borussią Mönchengladbach angielska drużyna wygrała 4-0. Lucyna Kornowys zdobyła srebrny medal w pchnięciu kulą z pozycji siedzącej na Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro. No ja jestem zadowolona. 8 metrów to jest naprawdę dobry wynik. Myślę, że byłoby mnie stać nawet na ciut więcej. Gdzieś tam małe problemy zdrowotne, ale ja jestem zadowolona. Jest pierwszy dla mnie medal na pierwszej mojej paraolimpiadzie. To jest mój debiut. Ja się uczę, że tak powiem, funkcjonować tutaj i cieszę się, że udało mi się ten medal zdobyć. 8 dnia Igrzysk Paraolimpijskich Polacy zdobyli 4 medale. Oprócz Kornobys złoto wywalczył kolarz ręczny Rafał Wilk, a srebro kolarka Anna Charkowska oraz sztangistka Marzena Zięba. Do tej pory polscy sportowcy zdobyli w Rio de Janeiro 23 medale, 5 złotych, 11 srebrnych oraz 7 brązowych. 24 pytania. Rozmowa poranka w Polskim Radiu 24. Piotr Wąż i nasz gość. Dzień dobry. Łączymy się z naszym gościem w naszym studiu w Strasburgu, europosłanka Platformy Obywatelskiej Róża Thun. Witamy panią poseł. Dzień dobry, witam serdecznie. Na początek wyjaśnimy kwestię, która może być istotna dla zrozumienia przyjętej wczoraj rezolucji w Parlamencie Europejskim. Pani poseł, czy pani zgadza się bądź nie zgadza się z takim twierdzeniem, że wybrana w wyborach partia rządząca dowolnym europejskim krajem, czy to Polską, czy Niemcami, czy Francją, jest tożsama z państwem i z narodem? Czy może pan to jeszcze raz powiedzieć? Tak. Chodzi o to, że partia przykład wybrana w obojętnym kraju tak jest tożsama z partią i narodem. Z państwem i narodem. Z państwem, po prostu. Czy na przykład rządy Platformy Obywatelskiej to jest też Polska i polskie państwo? Pani zdaniem? Pytam o słowa przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza, pani poseł, bo Martin Schulz powiedział wczoraj, tu cytat, spór z Prawem i Sprawiedliwością nie jest sporem z Polską, chyba że przyjęta by logika, iż PiS i Polska to jedno i to samo, a tak nie jest. Jak mamy rozumieć te słowa, pani zdaniem? Są instytucje państwowe, są instytucje niepaństwowe, są takie, które reprezentują wszystkich, a są takie, które nie reprezentują wszystkich. To jest zdanie Martina Schulza, znaczy, że jeżeli w Parlamencie Europejskim głosuje się nad rezolucją, która wyraża ogromne zaniepokojenie rządami w Polsce, to nie znaczy, że to jest krytyka wszystkich Polaków. To znaczy, że jeżeli w tej rezolucji się mówi niepokoimy się, co robicie, to znaczy niepokoimy się tym, co wy robicie, rządzie Polski PiS. A PiS jest demokratycznie wybraną partią w Polsce, która rządzi dzisiaj, ale nie wszyscy Polacy zgadzają się z tym, co PiS robi. I takie zdanie wydaje mi się totalnie uzasadnione. Żadna z partii w Polsce nie reprezentuje wszystkich Polaków. Wszyscy szanują wybór wygranej, przegranej, reprezentowania
Polski, ale krytyka jest uprawniona. To prawda, pani poseł, ale zaraz po wyborach jeszcze w Polsce mówiło się o tym, że PiS i polskie państwo to właściwie nie jest jedno i to samo. Krytykujemy Prawo i Sprawiedliwość, ale nie krytykujemy państwa polskiego. Nie chcemy szkodzić państwu, ale chcemy zaszkodzić Prawo i Sprawiedliwości. Pytam o to, ponieważ w wypadku dialogu pomiędzy PiS-em a Platformą Obywatelską, jeszcze kiedy rządziła Platforma Obywatelska i PSL, nie było takiego rozdzielenia. Wie pan co, to w ogóle jest też fałszywe zdanie, zaszkodzić Prawu i Sprawiedliwości. Tu w ogóle nie chodzi o to, żeby komukolwiek... o walce z Prawem i Sprawiedliwością, pani poseł. Wie pan, w takiej walce też nie chodzi o to, żeby komukolwiek zaszkodzić. Tutaj chodzi nawet o to, żeby pomóc, to znaczy sprowadzić na drogę z praworządności. Jeżeli się zwraca uwagę dziecku, to nie po to, żeby mu zaszkodzić, tylko żeby mu pomóc zrozumieć, co jest dobre, a co złe. Jeżeli sądy dają wyroki, to nie po to, żeby temu podsądnemu zaszkodzić, tylko żeby go sprowadzić na drogę praworządności. Jeżeli instytucje międzynarodowe zwracają jakiemuś rządowi czy jakiejś partii uwagę, że schodzi z drogi praworządności, to nie po to, żeby zaszkodzić, tylko po to, żeby pomóc temu rządowi czy tej partii wrócić na drogę praworządności. Bo jak wiemy, schodzenie z drogi praworządności szkodzi nie tylko partii rządzącej i rządowi, tylko szkodzi całemu narodowi, a w naszej sytuacji, kiedy jesteśmy jednym z najważniejszych członków Unii Europejskiej, szkodzi całej Unii Europejskiej. Więc cała Unia Europejska wyraża to zaniepokojenie nie po to, żeby komukolwiek zaszkodzić, tylko żeby właśnie pomóc i danemu krajowi, rządowi, który w tym kraju rządzi, i całej Unii Europejskiej. Pani poseł, wiemy dokładnie, że rezolucja nie ma mocy wiążącej, ale może mieć swoje polityczne konsekwencje, więc jak zachowa się na przykład pani jako europoseł Platformy Obywatelskiej, gdy te konsekwencje nadejdą w niedalekiej przyszłości, na przykład przy planowaniu budżetu i przy konsekwencjach już finansowych? Jakie będzie miała pani wtedy stanowisko? Wie pan, to jest jeszcze co innego, dlatego że w tej chwili... To, co powiedziała ta rezolucja, to wyrażamy ogromne zaniepokojenie tym, że w Polsce nie widać postępu, jeśli chodzi o poprawę sytuacji i przestrzeganie prawa. I reszta teraz należy do Komisji Europejskiej i do Rady Europejskiej. Rada Europejska to jest to ciało, w którym zasiadają przedstawiciele państw i rządów. Więc nad dalszymi krokami teraz zastanawiać się będzie przede wszystkim rząd polski, i rząd polski ma ogromną szansę naprawić to wszystko i już nie będziemy koniecznie tym krajem, o którym się mówi z troską, z zaniepokojeniem, który jest krajem zmartwieniem, z takiego kraju, który współtworzył Unię Europejską, miał naprawdę wielki wpływ na całość i był takim krajem, który był stawiany, pokazywany jako sukces. Dzisiaj jesteśmy zmartwieniem i zaniepokojeniem w Unii Europejskiej, bo łamiemy prawo, prawda, niszczymy demokrację. Więc tym teraz się zajmie Rada i albo się zajmie, albo nie. Bo jeżeli polski rząd wyciągnie konsekwencje, nie będzie trzeba się tym dalej zajmować. Trzeba odpowiedzieć na listy panu Timmermansowi, zaprzysiąc 3 sędziów, opublikować wyroki i wszystko się może natychmiast uspokoić. Jeżeli nie, to dalszy proces nie jest w rękach Parlamentu Europejskiego, w którym ja zasiadam, tylko właśnie Komisji i Rady, a w Radzie zasiada również rząd polski. Więc to w tej chwili jest już dalej w ich rękach. A polski rząd i parlament, w którym większość ma Prawo i Sprawiedliwość, mówi pani poseł, że za rezolucją Parlamentu Europejskiego stoi wyłącznie Platforma Obywatelska, no i Nowoczesna Ryszarda Petru. No, i to nie jest to stanowisko całego Parlamentu Europejskiego, ale przyjaciół Platformy za granicą. Partii Nowoczesna w Parlamencie Europejskim nie ma w ogóle. Więc trochę może wpływy Partii Nowoczesna przecenia PiS, jeżeli mówi takie rzeczy, dlatego że Partia Nowoczesna na razie jest w Polsce, a nie w Parlamencie Europejskim. Platforma Obywatelska, no ja bym bardzo chciała, żebyśmy mieli taki kolosalny wpływ na Parlament Europejski, żeby 751 osób robiło to, co my chcemy, nas jest tutaj 19 osób. No to jest dla nas duży komplement, jeżeli ktoś mówi, że to my dyrygujemy całym Parlamentem Europejskim i pewnie również Komisją i wszystkim innym.
ale niestety muszę pana rozczarować i wszystkich słuchaczy. Takiego kolosalnego wpływu nie mamy. I tych osób, które, ci ludzie, co przygotowali rezolucję, można ich nazwiska przeczytać, bo oni są podpisani pod rezolucją, tam akurat Polaków nie ma. To zostało przygotowane przez przedstawicieli wszystkich demokratycznych grup politycznych europejskich, przedstawicieli z wielu krajów i głosów było dobrze ponad 500 za tą rezolucją. Sprzeciwiło się 160, więc jeżeli PiS uważa, że w Unii Europejskiej nie ma przyjaciół, bo tak mało osób sprzeciwiło się tej rezolucji, no to jakoś źle świadczy jednak o polityce PiS-u i o tym, w jakiej pozycji nas rząd PiS-u ustawia w Unii Europejskiej. To jednak dosyć jest niebezpieczne, jeżeli PiS tak uważa, dlatego że dla nas w dzisiejszych czasach mocne uczestnictwo w Unii Europejskiej, przy tej aktywności Putina w dodatku, mocne związanie się z krajami demokratycznymi jest czymś najważniejszym, a niestety ci, którzy oklaskują wystąpienia pani premier Beaty Szydło, kiedy przyjeżdża do Parlamentu Europejskiego, ci, którzy się sprzeciwiają rezolucji, to są ludzie, którzy wiadomo, że są finansowani przez Putina w znacznej części, którzy są bardzo prorosyjscy, którzy są antyeuropejscy, którzy doprowadzili do Brexitu i dzisiaj w Wielkiej Brytanii wiemy, jaki jest kolosalny niepokój z tym związany. I to jest ta część sali, w której zasiada partia PiS i z którą razem głosuje, więc raczej powiedziałabym, że to nie jest najlepsze towarzystwo dla nas, dla Polaków i ja bym też bardzo nawoływała do tego, żeby z tej polityki czym prędzej się wycofać i wejść na drogę normalnego współbudowania pokoju w Unii Europejskiej, wspólnego rynku, na którym bardzo dobrze Polska funkcjonuje. Pani poseł, posłuchajmy jeszcze w takim razie, co mówią Polacy. Zapytaliśmy obywateli Polski w sondażu TNS dla Polskiego Radia 24, czy ich zdaniem instytucje europejskie bezstronnie i sprawiedliwie oceniają sytuację w Polsce i sumując wyniki raczej niezdecydowanie tak i raczej tak, to 41% Polaków stwierdziło, że nie ma tej bezstronności i sprawiedliwości, a 37% ją widzi, czyli większość Polaków ocenia tę sprawiedliwość i bezstronność negatywnie. No, to zależy, jakie informacje do nich oczywiście docierają, prawda? I konieczne jest to, aby z Polakami szczerze rozmawiać o tym, jak jest i uczciwie z nimi rozmawiać o tym, jak jest. Więc jeżeli przedstawia się Martina Schulza jako jakiegoś strasznego człowieka, kiedy wiadomo, że to jest przyjaciel Polski i zależy mu niezwykle na praworządności w Polsce. Który tak mówi, że walczy z prawem i sprawiedliwością. No to nie było takie słowo dosłownie. Tam jest powiedziane o krytyce, prawda? Więc krytyka jest czymś jak najbardziej dopuszczalnym i bardzo dobrze, jeżeli krytykę potrafimy przyjąć każdemu rozsądnemu człowiekowi. Krytyka jest raczej czymś, za co się dziękuję, bo ta krytyka pomaga nam dalej się rozwijać. Ale o co tu naprawdę chodzi, to przyjaciele Polski i ci ludzie, którym zależy na dalszym mocnym uczestnictwie Polski w Unii Europejskiej i dobrym rozwoju zarówno społeczeństwa, jak i gospodarki, wyrażają swoją troskę. I to znaczy, no powiem całkiem szczerze, to znaczy, że sobie nas jeszcze nie odpuścili, bo są już też tacy, którzy mówią, a już robicie sobie co chcecie, nie chcecie z nami być, no to cześć, no już mamy tego dość. Trochę inaczej zainwestowaliśmy, pani poseł, zainwestowaliśmy, i Austria, która chce do niej dołączyć. Austriacy głosowali wczoraj za tą rezolucją. Ogromne, poza Węgrami, wszystkie kraje wyszehradzkie głosowały za tą rezolucją, więc nie byłabym taka pewna, czy to, co pan mówi, jest rzeczywiście prawdziwe, ale chciałabym wrócić jeszcze do tego, że ta rezolucja jest... Ale pani poseł, dosłownie słowem puenty. Rezolucja jest wyrazem troski i przyjaźni tych, którzy za nią głosowali. Wyrazem przyjaźni jest nawoływanie do wspólnoty, demokracji i przestrzegania prawa. Bardzo więc przyjmijmy to jako pani dobre poseł, życzenia. Musimy kończyć. Europosłanka Platformy Obywatelskiej ze Strasburga, Róża Tunę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Rozmawiał Piotr Wąż. Za 14 minut będzie 8. Informacje dnia w skrócie. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Dziś odbędzie się konferencja prasowa przedstawicieli podkomisji do spraw zbadania katastrofy smoleńskiej, w której weźmie też udział szef MON Antoni Macierewicz.
Podkomisja spotkała się we wtorek na plenarnym posiedzeniu. Jak powiedział jej przewodniczący dr Wacław Berczyński, zakończyło się ono przeglądem tego, co podkomisja zrobiła do tej pory i wstępnym ustaleniem, co zostanie przedstawione na pierwszym spotkaniu z rodzinami ofiar katastrofy smoleńskiej, które odbyło się wczoraj, oraz na dzisiejszej konferencji prasowej. W Poznaniu rozpoczyna się 20. Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Będą rozmawiali przede wszystkim o nowoczesnych metodach diagnostycznych. W programie 120 sesji, ponad 380 wykładów. Udział zapowiedziało około 4,5 tysiąca lekarzy. Udział w kongresie zapowiedział też minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. A w Kijowie drugi dzień wizyty szefów dyplomacji Niemiec i Francji. Głównym tematem ich rozmów jest uregulowanie konfliktu w Donbasie. Nastąpi też otwarcie 13. konferencji jałtańskiej strategii europejskiej, stowarzyszenia promującego integrację europejską Ukrainy, we władzach którego zasiada m.in. były prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski. W Polskim Radiu 24. Stronniczy przegląd prasy. A dziś Krzysztof Losz z naszego dziennika. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam serdecznie, witam słuchaczy. W naszym dzienniku dzisiaj piszemy o początku akcji Ministerstwa Zdrowia zapowiadanej przez ministra Radziwiłła w chwili, gdy obejmował stanowisko, to znaczy o rozwijaniu programu ochrony zdrowia prokreacyjnego, i w ministerstwie ruszył konkurs ofert na wybór szpitali, które będą realizować ten program. Opisujemy obszernie, na czym program ma polegać, czy jakie mają być jego skutki. Na ten ważny problem zwraca uwagę dr Tadeusz Wasilewski, kierownik kliniki na Promedica w Białymstoku, który mówi, że problem niepłodności jest bardzo duży. Jest to już zjawisko społeczne, gdyż szacuje się, że co szósta para małżeńska ma kłopoty z poczęciem dziecka. Jeżeli ten program ma poprzeć pełną diagnostykę szukania przyczyn niepłodności, mówi dr Wasilewski, to jest to naprawdę bardzo dobre. Pod warunkiem, że nie uwzględni on in vitro jako narzędzia, które ewentualnie można byłoby wdrożyć, dodaje nasz rozmówca. Chodzi o to, że metoda in vitro nie jest leczeniem niepłodności, tylko, jak mówią lekarze, obchodzeniem problemu. Też dzisiaj temat, o którym mówiłem tydzień temu. W naszym dzienniku pisaliśmy wtedy o kampanii Przekażmy sobie znak pokoju, która jest prowadzona przez środowiska LGBT przy pomocy również niektórych tytułów, tygodników, miesięczników katolickich. I otóż w sprawie zajęło stanowisko prezydium Konferencji Episkopatu Polski, które stwierdziło, że katolicy nie powinni brać udziału w kampanii Przekażmy sobie znak pokoju, gdyż rozmywa ona jednoznacznie wymagania Ewangelii. I tłumaczymy, wyjaśniamy stanowisko biskupów. Biskupi podkreślają, że czyny homoseksualne są obiektywnie moralnie złe i jako takie nie mogą być nigdy zostać zaakceptowane przez Kościół. Księża biskupi wskazują, że akcja, wydobywając gest podanej ręki z kontekstu liturgicznego, nadaje mu znaczenie, które jest nie do pogodzenia z nauką Chrystusa i Kościoła. O tym piszemy w naszym dzienniku. Rzeczpospolita wraca do tematu afery reprywatyzacyjnej w Warszawie, ale w innym kontekście. To znaczy, chodzi o to, że afera, która pokazała różnego rodzaju patologie w warszawskim samorządzie, ale nie tylko, bo dziennikarze zajmują się również innymi miastami z różnych tytułów, okazuje się, że ta afera bardzo zaszkodziła adwokaturze. Adwokaci mówią jasno, że po tej aferze środowisko musi się oczyścić. Okazuje się bowiem, że w odbiorze społecznym zawód adwokata został bardzo mocno nadszarpnięty, zaufanie do tego adwokata. Jeden z mecenasów cytowany przez Rzeczpospolitą mówi otwarcie: ludzie uznali nas za oszustów i trzeba wielu lat, by to złe wrażenie zmienić. Jak adwokaci będą próbowali poprawić swój wizerunek, o tym można przeczytać w Rzeczpospolitej. Natomiast pozytywna informacja prawna w Gazecie Polskiej Codziennie. Okazuje się, że nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego przyniosła już dobre rezultaty, to znaczy dłużnicy zaczęli spłacać swoje zadłużenie i dotyczy to w dużym stopniu dłużników alimentacyjnych. To, na czym bardzo zależało ustawodawcy, rządowi, żeby właśnie to zadłużenie jak najszybciej zaczęło maleć. Okazuje się, że dłużnicy alimentacyjni wpisani do rejestru dłużników spłacili zobowiązania w kwocie prawie 4 miliardów złotych, a wartość zadłużenia całkowitego i tak wynosiła ponad 10 miliardów, czyli można powiedzieć, że znaczna część pieniędzy została spłacona.
Gazeta Wyborcza wraca do tematu węgierskiego referendum na temat przyjmowania uchodźców. Gazeta twierdzi wręcz, że Orban szczuje na obcych i relacjonuje przebieg kampanii referendalnej na Węgrzech. Notabene tekst ten sąsiaduje z materiałem na temat wystąpienia szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera, który przekonywał, że Unia jest potrzebna, ale akurat Węgrzy mają w tym sensie przykre doświadczenia z Unią, że to właśnie z powodu polityki unijnej mieli problemy i mają problemy z napływem nielegalnych uchodźców, dlatego zapowiadają, że będą stawiali kolejne odcinki płotu granicznego, aby ten napływ uchodźców zablokować. Jak wygląda ta kampania referendalna? O tym pisze Gazeta Wyborcza. I chciałem jeszcze wrócić do tematów komunikacyjnych. Otóż Puls Biznesu pisze o tym, że przewoźnicy kursujący na krótkich trasach będą zwolnieni z opłat za korzystanie z odcinków płatnych dróg, czy autostrad, czy dróg ekspresowych. Chodzi o przewoźników, którzy realizują kursy do 50 km, bo są to połączenia lokalne. Za oczywiście są przewoźnicy autobusowi, natomiast zwolennicy rozwijania transportu kolejowego krytykują pomysł, dlatego że spowoduje on, iż mniej konkurencyjny stanie się właśnie transport pociągami. Będą one mniej obłożone przez pasażerów, którzy przysiądą się do busów. Z drugiej strony też zwolennicy wskazują na to, że nie wiadomo, jak ta sytuacja wpłynie na konkurencyjność transportu, to znaczy przecież wiele firm realizuje kursy trochę dłuższe niż 50 km i będzie teraz sztuczne dzielenie kursów, aby niejako w tym limicie się zmieścić. Natomiast nie budzi żadnych kontrowersji, żadnych sporów kwestia przedłużenia ulg ustawowych dla przewoźników prywatnych, którzy też będą mogli wozić studentów, emerytów, rencistów, osoby niepełnosprawne z ulgami ustawowymi, będą za to dostawali rekompensatę z budżetu państwa, a konkretnie przez budżet marszałkowski. I mniej korzystna informacja dla wszystkich posiadaczy samochodów, a ponieważ tych samochodów przybywa, to przybywa też i oczywiście właścicieli. Okazuje się, że tak jak pisze dziennik Gazeta Prawna, czeka nas kolejna podwyżka składek na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, a to dlatego, że po pierwsze są bardzo duże straty towarzystw ubezpieczeniowych na wypłatach tych odszkodowań z tytułu OC, a te wypłaty wzrosły z powodu zmiany regulacji prawnych i zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego, a ponadto właśnie komisja zaleca, aby towarzystwa nie dokładały do ubezpieczeń OC, więc siłą rzeczy te składki muszą rosnąć i martwić się muszą szczególnie ci, którzy będą płacili składki w czwartym kwartale, bo jak zapowiada dziennik Gazeta Prawna, właśnie od czwartego kwartału te składki mają wzrosnąć i to znacznie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, to był Stronniczy Przegląd Prasy. Dziś Krzysztof Losz z naszego dziennika. Jeszcze jeden tytuł po wczorajszym meczu. Pobili nam Legię. Auci. Reklama. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Feminost. Dostępny w aptece. Tym, którzy właśnie budzą się w Hampton by Hilton, mówimy dzień dobry. Nie musimy wspominać, że w naszych łóżkach ze świeżą pościelą i miękkimi poduszkami śpi się bardzo wygodnie. A tych, którzy nie wyspali się w swoim hotelu, zachęcamy, by następnym razem zarezerwowali Hampton by Hilton. Zawsze najniższe ceny przy rezerwacji bezpośrednio na hilton.pl.
Obstilax, czyli historia o tym, jak znów poczułam się lekka jak piórko. Kłopoty z wypróżnianiem potrafią uprzykrzać życie. Bywało, że nawet przez parę dni nie chodziłam do toalety. Czułam, jakbym ważyła tonę. Próbowałam różnych sposobów, ale organizm się do nich przyzwyczajał. W końcu sięgnęłam po suplement diety Obstilax. Obstilax to unikalne połączenie dwóch składników aktywnych, które ułatwiają wypróżnianie. Obstilax dostępny w fioletowym opakowaniu z piórkiem. Obstilax, poczuj się lekko. Kupując duże opakowanie, oszczędzasz do 40%. Milion. Milion? Milion! Teraz w LOT trwa największa promocja w roku. Milion biletów w super okazyjnych cenach. Już od 169 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup bilet na LOT.com. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu W Dobrym Towarzystwie. 15 września o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie wystąpi Kinga Gwyk Quartet. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Małgorzata Pieńkowska, aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu? Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Positivum. Zawarty w suplemencie diety Positivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Positivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Positivum. Oszczędź sobie nerwów. Mój mąż jest taki kochany. Od tylu lat kupuje mi mój ulubiony serek. No, kochany, ale gapowaty. Słucham? Przecież mógłby kupować serek Pilos. Ten twój gapcio. Większość Polaków uznała smak serka Pilos Amelia z Lidla za tak samo dobry lub lepszy niż serka numer jeden na rynku. Więc wybierz serek Pilos Amelia, który w regularnej cenie kosztuje tylko ₪25 za 175 gramów. Wyniki badań dostępne na www.gfk.com/pl. Sprytniej tanio kupować marki Lidla. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję rutynę CEMET, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutynę CEMET to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując rutynę CEMET, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny rutynę CEMET, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Ładuj ciężary, pokonuj zakręty, pracuj bez przerwy. To w końcu twoje urodziny, Mercedesie. 20 urodziny Mercedes-Benz Polska. 20 lat ciężkich robót i końca nie widać. Z tej okazji kup bogato wyposażonego Mercedesa Vito za 79 990 zł netto lub Sprintera za 96 400 zł netto. Sprawdź też jubileuszową ofertę na Mercedesa Vito Tourer. Odwiedź salon Mercedes-Benz już dziś. To była reklama. Autopromocja. Polskie Radio 24. Aktualne wydarzenia, gorące komentarze, szczegółowe analizy. Politycy w krzyżowym ogniu pytań prosto z Sejmu w rozmowie parlamentarnej w Polskim Radiu 24. Codziennie od poniedziałku do piątku o 16.15. Ewa Wasążnik. Zapraszam. Autopromocja. I coraz więcej dnia jest ósma. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Podkomisja Smoleńska organizuje dziś konferencję prasową. W Bułgarii drugi dzień szczytu grupy Arayolos. W Grecji strajkują nauczyciele, przedszkolanki i wykładowcy akademiccy. Poseł PO Robert Tyszkiewicz zaapelował, by polski rząd działał w kwestii zjednoczenia Europy. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia zwrócił uwagę, że przyjmując twarde stanowisko wobec opinii Parlamentu Europejskiego, pogłębiamy europejski kryzys i działamy na rzecz dezintegracji starego kontynentu.
To tak wygląda, jakby rząd polski stawiał na kryzys w Unii Europejskiej. A czym się kończy stawianie na kryzys, to pokazała sytuacja w Wielkiej Brytanii. To tam zwolennicy rozejścia się Unii Europejskiej wygrali. Skończyło się to wyjściem tego kraju i warto dziś zapytać Polaków w Wielkiej Brytanii, czy czują się lepiej niż przed Brexitem. Wczoraj Parlament Europejski przyjął rezolucję krytykującą Polskę głównie za nierozwiązany spór konstytucyjny. W dokumencie europosłowie piszą też o innych, ich zdaniem, zagrożeniach. To druga rezolucja, którą przyjął Europarlament. Nie ma ona mocy wiążącej i jest traktowana bardziej jako presja na rząd w Warszawie. Członkowie podkomisji badającej przyczyny katastrofy smoleńskiej spotkają się w południe z dziennikarzami. Wczoraj eksperci zespołu rozmawiali z rodzinami ofiar. Agnieszka Drążkiewicz. Na konferencji zespół badający przyczyny katastrofy smoleńskiej ma zaprezentować swoje dotychczasowe ustalenia. Wcześniej członkowie komisji spotkają się po raz drugi z rodzinami ofiar. Prawdopodobnie zaprezentują im istotne dla sprawy dokumenty. Mówili o tym wczoraj bliscy tych, którzy zginęli w Smoleńsku. Trudno przewidzieć, jakiego rodzaju będą to dokumenty. Mecenas Stefan Hambura, który reprezentuje część rodzin smoleńskich, sugeruje, że będą to istotne dla sprawy materiały. Apeluje jednak do mediów o wstrzemięźliwość. Trzeba dać czas podkomisji, bo ona pracuje dopiero od kilku miesięcy. Najpierw muszą zbadać to, co zrobiła komisja Millera, a później zweryfikować i dalsze badania przeprowadzić. Liczę też na Państwa rzetelność jako dziennikarzy, że Państwo to podadzą dalej i społeczeństwo się dowie o tym, że jest jeszcze potrzebny czas na badanie przyczyn katastrofy. Podkomisja smoleńska została powołana w lutym przez szefa MON Antoniego Macierewicza. Członkowie zespołu spotkali się od tego czasu na kilku sesjach plenarnych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Przyszłość Unii Europejskiej i euroatlantycka integracja Bałkanów to główne tematy spotkania prezydentów grupy Arajolos. Szczyt odbywa się w Bułgarii. 10 prezydentów, w tym Polski, Andrzej Duda, będą dziś rozmawiać w Sofii. W spotkaniu biorą udział prezydenci takich państw jak Włochy, Niemcy, Łotwa, Portugalia czy Słowenia. Dyskusja odbywa się za zamkniętymi drzwiami, a przez to, jak mówił dziennikarzom minister w kancelarii prezydenta Krzysztof Szczerski, jest otwarta i szczera. Co ważne, odbywa się w przeddzień unijnego szczytu w Bratysławie, gdzie spotkają się przywódcy 27 państw, już bez Wielkiej Brytanii. W pierwszym dniu szczytu, jak relacjonował Krzysztof Szczerski, Andrzej Duda mówił, że Europa powinna być gwarancją bezpieczeństwa i wolności. Podkreślał, że dla Polaków największą wartością w całym pomyśle integracji europejskiej była właśnie wolność. Było to, że Europa kojarzyła się ze znoszeniem barier. Minister Szczerski powiedział, że mamy do czynienia z sytuacją, w której przywódcy muszą znaleźć odpowiedź na kryzys Unii Europejskiej. Dziś w Grecji strajkują nauczyciele, przedszkolanki i wykładowcy akademiccy. Ich protest popierają związki zawodowe budżetówki, które namawiają do masowego udziału w demonstracji przed Ministerstwem Edukacji. Sprzeciw pedagogów dotyczy zmian w szkolnictwie, które wprowadził grecki rząd. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla. Dzwonek w greckich szkołach zabrzmiał zaledwie 3 dni temu, a tymczasem związki zawodowe nauczycieli ogłosiły 24-godzinny strajk. Do demonstracji, które organizują w centrum Aten, mają dołączyć wykładowcy akademiccy. Pedagodzy sprzeciwiają się licznym zmianom w systemie nauczania, które ich zdaniem obniżą poziom nauki w greckich szkołach państwowych. Domagają się też natychmiastowego zatrudnienia nauczycieli, których wciąż brakuje w niektórych placówkach, i zwiększenia dotacji na szkolnictwo. Sprzeciwiają się zmniejszeniu godzin nauczania, które wprowadzono w tym roku szkolnym, likwidacji poszczególnych klas czy wydziałów. Żądają, aby ministerstwo zapewniło też ich ustawowe prawa nauczycielskie. Dziś także kilkugodzinne przerwy w pracy ogłosili kierowcy autobusów w Attyce, którzy domagają się respektowania ich pracowniczych praw. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Prognoza pogody. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od 19 stopni na północnym wschodzie oraz w dolinach karpackich do 27 miejscami na południowym zachodzie. Wiatr słaby, wschodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Teraz MediaMarkt. Dodajemy półroczny zapas. Do pralki. Kapsułki do prania Ariel. Do zmywarki tabletki Finish, a do ekspresu automatycznego 5 kg kawy ziarnistej Lavazza. Mediamarkt.pl. Kochanie, pakuj się, znalazłem ofertę. Full wypas na bogato. Klimatyzacja wieje, przyjemny chłodek, muzyczka gra nawet przez Bluetooth, a SMS-y? SMS-y mogą czytać się same. No, co ty na to? A ja na to, jak na lato. No, myślę. Tylko teraz w salonach Forda. Na bogato z niską ratą. Odkryj bogato wyposażenie.
Znowu się złamał. Ciągle się rozdwajają. Te brzydkie białe plamki. Szorstkie skórki. Oszaleję. Paznokcie nieustannie ulegają osłabieniu, przez co mogą stać się kruche i łamliwe. Zastosuj Regenerum regeneracyjne serum do paznokci. Regenerum zawiera olej z orzeszków makadamia, składniki odżywcze, witaminy, a do tego rozjaśniający olejek cytrynowy. Dzięki Regenerum paznokcie odzyskują zdrowy wygląd, są mocne i naturalnie piękne. A ta tubka z pędzelkiem jest genialna. Regenerum. Pełna regeneracja. Z dekretu Napoleona w Carrefour należy dać każdemu super rabat. Aż 20% na wszystkie tablety, laptopy, komputery i drukarki w formie e-bonu na kolejne zakupy. Oferta ważna od 16 do 18 września. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla ciebie. Ciężko mi na żołądku. Czuję się pełny. Mam... gazy? Tak. Przejadł się pan tłustymi potrawami. Polecam Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i Travisto. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Zaplanuj swój trening z zegarkiem sportowym TomTom, a po wysiłku odpocznij przy ulubionym filmie. Tylko teraz do ponad 200 modeli telewizorów dodajemy zegarek TomTom o wartości 600 zł. Saturn. Technologia tak ma. To była reklama. 7 minut po 8. Poranek w Polskim Radiu 24. Od 6 budzimy razem z Państwem nowy dzień. Jeszcze raz mówimy dzień dobry.